Dziś zapraszam Was na testy GTX-a 1070. I nie, nie jest to żart. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jaka jest sytuacja kart graficznych na rynku? Każdy chyba wie. Ciężko cokolwiek kupić, a jak już się pojawią gdzieś w sklepach, to trzeba za to zapłacić ogromne pieniądze. I tak na przykład karty z wyższej półki, jak RX 6800 XT, kosztują ponad 6000 zł. RX-ów 6800 praktycznie nie uświadczymy. RTX 3070 5000 zł. RTX 3060 Ti 3500 zł. A nawet karta z niższej półki, jak GTX 1650 Super, potrafi kosztować, o ile jest dostępna oczywiście, potrafi kosztować 1500 zł. W tej cenie, a dokładnie przedziale od 1200 do 1600 zł, można już wyrwać używanego GTX-a 1070. Nie muszę chyba mówić, że ta karta jest wydajniejsza od 1650 Super, to raz, dwa, że posiada dwa razy tyle pamięci VRAM, bo 8 giga versus 4. Rzecz jasna, zakup karty używanej to nie jest idealne rozwiązanie, bo zawsze możecie trafić na nieuczciwego sprzedawcę i wtopić, zwłaszcza karta nie jest objęta jeszcze gwarancją, a podejrzewam, że większość tych GTX-ów tej gwarancji nie będzie posiadała. Tak czy inaczej, może to być jedyne sensowne rozwiązanie, żeby za w miarę przyzwoite pieniądze kupić sobie kartę graficzną i móc pograć, bo wiadomo, jak macie komputer zintegrowanym układem graficznym, no to nie bardzo będzie można cokolwiek na tym uruchomić. Przynajmniej mowa o najnowszych tytułach. Dlatego też tego też GTX-a, jest to wersja KFA 2 EX, sprawdziłem w 8 bodajże grach, w dwóch rozdzielczościach, 1080p i 1440p, w nowszych grach, jak i grach troszeczkę starszych, ale wymagających. I zobaczymy, jak ta karta w 2021 roku sobie poradzi i czy warto w ogóle myśleć o jej zakupie w cenie, jak mówię, przypomnę, około 1500 zł. Dodam jeszcze jedną rzecz, że nie testowałem tej karty w połączeniu z wydajnym procesorem, jakim jest Intel i9-10900K, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy taki procesor posiada. Dlatego też na platformę, na test bencha wsadziłem i5-10600K, niepodkręcany, czyli standardowe zegary 4,5 GHz na wszystkich rdzeniach. Do tego 16 GB pamięci RAM z taką szybkością, można powiedzieć, najczęściej wybieraną ostatnio, 3600 MHz opóźnienia CL16. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam na wyniki testów. Zaczniemy od Red Dead Redemption 2. W 1080p na ustawieniach wysokich średnio osiągamy delikatnie ponad 50 klatek. Jako już nie jest to tytuł FPS, w zupełności to wystarcza. Natomiast w 1440p zadowolić trzeba się detalami średnimi i dopiero wtedy można mówić o dość komfortowej rozgrywce. Assassin's Creed Valhalla to jak wiadomo tytuł dość wymagający, a do tego słabo zoptymalizowany. Niemniej jednak w 1080p pozwolić sobie można na ustawienia wysokie, a w 1440p na średnie. Kolejna gra to Watch Dogs Legion. Tutaj Full HD na ustawieniach bardzo wysokich osiągamy niemalże 60 ramek średnio. Niestety w 1440p max na co możemy sobie pozwolić to detale średnie. Horizon Zero Dawn w 1080p detale ultra jak najbardziej dla GTX 1070 są osiągalne, przy czym uzyskałem ponad 60 klatek. 1440p suwaki można przesunąć na wysokie, nie osiągamy wprawdzie magicznych 60 ramek, ale jest komfortowo. Czas na Call of Duty Cold War. W 1080p na ustawieniach ultra osiągamy grubo ponad 70 ramek średnio, co w przypadku gry FPS jest jak najbardziej pożądane. W 1440p po zjechaniu na detale wysokie niestety zabrakło nam dwie klatki do magicznych 60. Metro Exodus to żadna nowość, ale gra cały czas bardzo wymagająca. W 1080p spokojnie można pozwolić sobie na detale ultra, a w 1440p trzeba je o jedno oczko obniżyć, aby rozrywka była zadowalająca. Borderlands 3, czyli gra również nie pierwszej młodości, cały czas potrafi dość mocno dokopać GTX-owi 1070. W 1080p na detalach ultra notujemy prawie 60 klatek. W 1440p jednak, mimo obniżenia ustawień na wysokie, nie ma mowy o 50 ramkach na sekundę.
I na koniec nowość, czyli Cyberpunk 2077. Jak można było się tego spodziewać, nasza karta nawet w 1080p na ustawieniach średnich ledwo co przekroczyła 50 fpsów średnio. A w 1440p niestety maks na co ją stać to detale niskie, ale i tak nie można tego nazwać płynną rozgrywką. Jak widzieliście, GTX 1070, mimo że nie jest to karta pierwszej młodości, całkiem nieźle daje sobie radę. W rozdzielczości 1080p w większości przynajmniej przypadków detale wysokie, bardzo wysokie, a nawet ultra są osiągalne przy osiągnięciu tych średnio 60 klatek na sekundę. Nie najgorzej nawet sobie tutaj ta karta poradziła w 1440p. Oczywiście o 60 klatkach średnio raczej nie ma co myśleć, chyba że zjedziecie z detalami niżej, no ale średnie, wysokie jak najbardziej w zasięgu ręki, poza po raz kolejny Cyberpunkiem, gdzie niskie to jest maks, na co możecie liczyć. Moim zdaniem w tej cenie, czyli około 1500 zł, jest to cały czas ciekawy wybór. Oczywiście pod warunkiem, że możecie pójść na kompromis i kupicie kartę używaną, która, przypomnę, może w wielu przypadkach nie mieć gwarancji. Także jest ryzyko, że karta może nie pracować poprawnie, może być uszkodzona i wtedy możecie te 1500 zł wtopić. Aczkolwiek biorąc pod uwagę to, że w tym momencie, jak uda Wam się kupić 1650 Super za 1500 zł, to niewątpliwie pod kątem wydajności GTX 1070 będzie lepszym wyborem. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam jeszcze kilka starszych kart, chociażby GTX 1050 Ti, GTX 1060, także jeżeli chcielibyście podobne testy, to piszcie w komentarzach. Zobaczę, co uda się zrobić. Na dzisiaj to, jak mówię, wszystko. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.